Przed startem do drugiego etapu ze Strzyżowa do Krosna walkę o pozycję lidera zapowiadał Kamil Zieliński, ubiegłoroczny triumfator Touru. Zeszły rok był dla nas wielkim sukcesem. W tym roku na pewno też będziemy atakować na tym podjeździe. Dzisiaj jest ciężki etap. Ale od początku grupa lidera Holendra Joachima Riesena była aktywna. On sam punktował na premii specjalnej rozgrywanej jeszcze na ulicach Strzyżowa. Na trasie drugiego etapu do Krosna na kolarzy czekały pierwsze górskie premie, w tym słynny już podjazd pod zamek Kamieniec. Pierwsze próby ataków miały miejsce zaraz po lotnim finiszu w Brzozowie, który wygrał Łotysz Andrzej Smirnows. Ale wspinaczkę na premię Kamieniec usytuowaną 7 km przed metą rozpoczęła cała grupa. Aktywny był Kamil Zieliński, który wygrywał tu przed rokiem, ale jego grupa nie zdołała zgubić lidera. Na mecie w Krośnie Ariesen był najszybszy i zachował żółtą koszulkę. To był trudny, ale bardzo dobry finisz, dlatego wygrałem. Tuż za nim finiszował najlepszy z Polaków Paweł Franczak. Przyjechaliśmy tutaj wygrać wyścig jako ekipa, także na pewno nie będziemy odpoczywać, tylko zabieramy się do roboty i atakujemy. Wyścig Solidarności zakończy się w niedzielę w Łodzi. Na kroniki zapraszamy do telewizji regionalnej codziennie o 21.35.